Witam, z tej strony Apple i dzisiaj wziąłem się za coś, co mnie poproszono jakieś około powyżej miesiąc temu, ale myślałem, że masterki tak jak co sezon się zmienią, więc po prostu nie chciałem tego nie robić, poczekać na zmianę masterków, ale z tego co tu widać, to nie zmienili jeszcze i nie wiem, chyba nie zmienią. Ktoś mnie poprosił, żebym wytłumaczył po prostu co robi każda masterka, to w pierwszej części wytłumaczę, a w drugiej pokażę jakieś takie przykładowe masterki, co moim zdaniem każdy powinien mieć około. I tak, zacznijmy od tego. Jak ktoś bije z bliska, że tak powiem, no czyli musi podejść, to dostaje o 2% większe obrażenia, znaczy bije o 2% więcej, a 1% dostaje więcej obrażeń, czyli go mocniej też biją. Czyli takie obopólna korzyść dla przeciwnika i dla was, ale zawsze te 2% więcej na asasynów to się fajnie kompiluje, a na dystans jest 1,5% więcej obrażeń dla was i dla przeciwników, więc trochę mniej, dlatego że oni nie tracą czasu na podchodzenie, więc więcej obrażeń dostają i mniej zadają. Tutaj mamy zwiększenie prędkości ataku, 5% maksymalnie jak widać, tak samo jak przy skróceniu czasu odnowienia, czyli że postać szybciej bije z autoataków. Skrócenie czasu odnowienia, no to jak sama nazwa mówi, jest to skrócenie czasu odnowienia. Czyli no 5, jak macie to wymaksowane, to jest te 5%, szybciej po prostu ładują się czary. To nie działa na summoner spele, ale na skille postaci. Rzeźnik. Podstawowe ataki umiejętności trafiające w jeden cel potworom i stworom zadają dodatkowe 2 punkty obrażeń. Fajnie się to na Nasusa bierze, bo no lepiej się last hituje. Taka pomoc w last hitach, fajna rzecz. To w sumie biorę rzadko, bo to jest zabicie jednostki, czy to w dżungli, czy to na lejnie, daje 3 punkty zdrowia, 1 punktów many. Dla mnie nie wiem, ja tego nie lubię brać, ale zawsze coś fajnego, jakiś sustain na linii jest. Tutaj mamy AP maksymalnie, no to jak widać tu jest 16, na poziom się dostaje. Nie muszę pewnie tłumaczyć, co to jest moc umiejętności. Mocniej bijcie ze speli. Tutaj jest analogicznie, tylko że na obrażenia od ataku. I tak samo, żeby to wziąć, trzeba mieć maksimum punktów, jak widać, w to dane, bo jak zrobię tak, no to jak widać nie można. To zadanie zakończeniem zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikowi przez sojusznicy bohaterów o 1%. Działa podobnie jak to, tylko że całemu waszemu teamowi zwiększa o 1% obrażenia i tylko jak traficie ze speli niecałościowe. Fajnie to działa na supporty, na dżunglerów. Bardzo opłacalne. Tutaj zwiększenie obrażeń, jak ktoś ma poniżej jakiś próg zdrowia. Jak jest wymaksowany, to jak ktoś ma mniej niż pół HP, pół no, maksymalnej zdrowia, to no to te 5% jest więcej. A to 5% brakujących zdrowia i many przy zabójstwach i asystach, czyli coś typu pasywka z Grala, że brakującą tam przy zabójstwach i asystach ileś procent brakującej many uzdrawia, to jest tak samo działa, tylko że ze zdrowiem. To zwiększa moc umiejętności wymaksowane o 5%, a to zwiększa, uwaga, zwiększa dodatkowe obrażenia od ataku, czyli na początku wam to gówno daje, bo tak to działa, widać, tak samo też 5%, tylko z tym wyjątkiem, że no dodatkowe, czyli jak macie tylko hydrę kupioną, nie macie żadnych run pod AD i tak dalej, to te 5% od tej wartości, czyli 75, dodaje wam, ale z początku to gówno daje, dlatego na Kha'Zixa wolę na przykład te 2, bo one dają w early lepiej, a jak Kha'Zix się sfiduje, to jest i tak nie do pokonania.
A więc przejdźmy teraz do tego. Zadanie obrażeń wrogiem bohaterowi atakiem podstawowym zwiększa obrażenia od zaklęć. Czyli wychodzi na to, że jak zbijacie kogoś z autoataków, to wasze czary zadają o 1% więcej obrażeń. Stakuje się to do 3 razy, więc 3% osiąga. Czyli no w sumie lepsze niż to, tylko że to tylko z zaklęć działa. A to na odwrót, jak walniecie zaklęciem, to stakuje wam się do autoataków. Więc to tak się dopełnia, jak ma się dwie, to się dopełnia nawzajem, że macie 3% ze wszystkiego praktycznie, ze speli i autoataków. A to jest większa suma niż to i plus tego nie zwiększa obrażeń zadawanych w was. Więc też fajna rzecz. Tutaj trafienie krytyczne zwiększają prędkość ataku o 5% na 3 sekundy, stakuje się do 3 razy. Czyli fajne to jest na Yasuo. Daje wam po prostu prędkość ataku za trafienie krytyczne. Więc dlatego na Yasuo to moim zdaniem jest potrzebne. Tutaj mamy 5% mocy umiejętności, zadaje się po prostu z autoatakami dodatkowo. Czyli wychodzi na to, że wasze autoataki są silniejsze. Tutaj właśnie do 6%, jak widać. I to daje przebicie pancerzy i odporności na magię, czyli daje wam takie czyste przebicie. Fajna opcja, na takiego Dariusa czy coś, bo to jeszcze z jego E daje przebicie i praktycznie on nie musi żadnego przebicia budować, a zadaje duże obrażenia, więc tutaj zwiększenie o 3% zwiększenie obrażeń od wszystkich, czyli to jest coś typu to, ale też na wszystko w jednej masterce. Fajna opcja. Przejdźmy do defensywnie, już 7 minut jest, Jezus Maria. A więc tak, zmniejszenie obrażeń od podstawowych ataków, jak widać tutaj do 2 punktów idzie, czyli zmniejsza połk z autoataków na lane'ie. W zwarciu, czyli jak bijecie z bliska, zmniejsza wszystkie obrażenia otrzymywane od przeciwnych bohaterów o 2 punkty, a jak jesteście na dystans, to o 1 punkt. Ale w early to dużo pomaga, może wam to ocalić dupę i tak dalej. Ciekawa opcja. To daje maksymalnie, jak tu widać, już plus 2 regeneracji zdrowia za 5 sekund. Przepraszam za Jarka, miał się nie odzywać, bo to ma być poważne. A więc tak, to daje wam zwiększenie premii do pancerza i odporności na magię, ale zwiększenie premii, więc liczy wam to z itemków, to co macie z runek i tak dalej. Fajna, ciekawa opcja na tanków, no bo 5%, jak już ma się te 200 armora, to w sumie no daje te 10 armora, ale tank i tak jako tank z tymi itemami będziecie niepokonani, znaczy niepokonani, źle się sformułowałem, trudni do zabicia, więc nie wiem, fajna, niby ciekawa opcja, ale można coś innego fajnego dać. To działa podobnie jak to, tylko że działa na neutralne potwory, że zmniejsza ich obrażenia. Na dżunglera moim zdaniem powinno się to wziąć, tak samo jak i to, zaraz do tego dojdziemy. Dlaczego? Dlatego, że no udyrem akurat tego nie biorę, ale na przykład kaźnikowi, który szybko umiera w dżungli, to bardzo, bardzo się przydaje i pozwala mu zrobić 3 kampy normalnie na luzie, bez wracania po prostu, więc ma tą itemkę ulepszenie smajta, może wrócić i kupić. To działa trochę już inaczej niż to, bo to jeśli neutralny potwór zada ci obrażenia, zacznie krwawić, czyli jak was bije, zaczyna krwawić, proste, i otrzymuje obrażenia na sekundę 1% jego aktualnej wartości zdrowia, czyli jak ma 100 HP, to otrzymuje na sekundę 1 obrażeń, jak 1000 HP, no to otrzymuje te 10 obrażeń,
Na baronie fajnie to działa i tak dalej. Lecimy dalej. To, no po prostu daje wam zdrowie. Co tu więcej tłumaczyć? To daje wam przelicznik dodatkowy na zdrowiu, czyli 3% maksymalnego zdrowia dodaje wam. Czyli jak ktoś ma 1000 zdrowia, to dodaje mu to 30 zdrowia. Niby mało, ale to nawet na ADC się przydaje. Dla mnie to jest podstawowe. Ewentualnie można zamiast w tego dać coś z tego. Na przykład pancerz na dżunglera, można nad takimi trikami pomyśleć, ale ja zazwyczaj daję to. No, już trochę zaspoilerowałem, ale tutaj jest normalnie, daję wam pancerz 5 lub odporność, tutaj odporność na magię, czyli normalnie wam daję te rezisty. I przejdźmy teraz tu. Zmniejsza o 10% całkowite obrażenia otrzymane wskutek działania trafień krytycznych. Czyli wychodzi na to, że jak ktoś wam walnie krytyka, to 10% dostajecie mniej tych obrażeń. Fajnie to działa. Zazwyczaj to się na tanki bierze, bo albo się robi 21.9, albo 21.09. Najczęściej się w takich obrażeniowych postaciach nie dochodzi do tego tutaj w obronie. Ale ciekawa opcja. To działa podobnie, tylko że o 4% zmniejsza wam jak dostaniecie obrażenia wskutek ataków obszarowych, to 4% zmniejsza wam to. Czyli działa podobnie jak krytyk, tylko tutaj jest szansa na kryta, a tu po prostu obrażenia obszarowe jak walnie. To ominęłem. Zmniejsza o 3% obrażenia otrzymywane od przeciwników, którzy mają ograniczone ruchy. To są spowolnienia, unieruchomienia, czyli taunty, stuny, te dalej, to wszystko zmniejsza. Fajnie to działa też na Nasusa, bo Nasus ma W w spelu i to może wam dupę uratować na Nasusie. Dlaczego podaję przykłady na temat takich postaci, którymi gram, bo nimi gram i Hugo i tekst dnia dzisiaj. A więc tak, tutaj zmniejszenie skuteczności spowolnień o 10%, czyli o 10% mniejsze spowolnienia dostajecie. Ciekawa opcja. Tutaj odnawianie do 1% brakującego zdrowia bohatera co 5 sekund. Fajnie to działa na tanki, na Mundo albo na Garenie to też fajnie działa, bo Mundo ma tego swojego ulta, więc on praktycznie do zabicia nie jest razem z tym. I Garen pasywka, więc to tym bardziej z pasywką. Potem jak się jeszcze Spirit Wizarza kupi, to ten, to naprawdę zacnie to wygląda. A to wzmacnia samoleczenie, czyli tak, regeneracja zdrowia, kradzież życia, wampirizm, żaklecz o 10%, nie daje wam 10%, tylko wzmacnia o 10%, czyli na przykład jak macie 20% lifesteala, to daje wam te dwa lifesteala więcej dzięki tej masterce. Trzeba o tym pamiętać, nie daje wam tych 10%, ale na nas to fajnie działa. I jeszcze wam zdrowie musi poniżej 1/4 spaść, czyli fajna, ciekawa opcja na tanków. Trudni do zabicia są bardziej, tym bardziej mną Mundo, jak już wspomniałem. Jak na niego się Spirit Wizarza kupi, plemienną zbroję i tego, i powiedzmy Omena, to on praktycznie do zabicia już nie jest, lata tam i wszystkich kosi. Znaczy kosi tak, że prędzej oni zginą niż on. I tutaj daje pancerz i odporność na magię za każdego wrogiego bohatera w pobliżu, czyli jak macie jeden punkt, to daje wam jeden punkt za przeciwnika pancerza, nie? A jak jest ich pięciu, to daje wam 5 pancerza. Maksymalnie to jest 4, czyli 4 razy 5 to do 20 pancerza i tam 10 odporności na magię za freak w teamfightach. Fajna nawet opcja. I tutaj rozpoczynasz mecz z tarczą, która pochłania 50 punktów obrażeń. Odnawia się ona przy każdym odrodzeniu. Ciekawa opcja. Może wam zapewnić pierwszą krew albo przeżycie na początku. Ale ja tego nie biorę, ja to uważam za bez marnowanie jednego punkta, już wolę dać w to, albo w to, albo w to, albo w co innego.
Bo to się odradza razem z waszym odrodzeniem. Czyli jak macie, powiedzmy, jesteście tankami i macie 10, 0, 10, to praktycznie raz tylko skorzystaliście z tej tarczy. A to daje tylko 50 życia więcej i to się zbija i tak dalej, więc moim zdaniem jest to niepotrzebne. W Illi może wam, tak jak mówiłem, pierwszą krew zapewnić czy coś, ale reszta to gówniane jest i chuj. Skraca czas działania efektów kontroli tłumu o 15%. Czyli robi to, co daje wam nieustępliwość taką. Robi to, co te buty, Merkurki. Tylko że tam jest inna liczba, inny procent, czyli zmniejsza wam czas stunów, spowolnień i tak dalej o 15%. Fajna, ciekawa opcja, jeszcze jak Merkurki się kupi, no to trochę tych procentów już jest. Tank praktycznie nie ma na sobie stunów i tak dalej. Przechodzimy teraz do drzewka użytkowego, czyli to, co interesuje najbardziej, supporty. Albo Udyra, bo ja gram też na masterkach w Udyrze, ja zaraz tam pokażę. No, tutaj mamy zwiększenie prędkości ruchu, 1,5%, zawsze spoko, na Udyra fajne. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to robi dokładnie, bo po prostu przyspiesza wasze chodzenie. Tutaj skraca czas rzucenia powrotu o 1 sekundę, na Dominionie o 0,5 sekundy. Ale no, sekunda, to może wam na backdoorach ocalić dupę czy coś. Bardzo przydatne moim zdaniem. Niby sekunda, a nieraz tak znikałem komuś przed oczyma dzięki temu, że to wziąłem. Zwiększenie regeneracji many, nie muszę tłumaczyć. Zwiększa zasięg użycia przedmiotów z talizmanów o 15%, czyli... No, zwiększa zasięg użycia, dalej możecie stawiać. Tak to wytłumaczę. Tutaj skraca czas odnowienia czarów przywoływacza o 10%, czyli wychodzi na to, że macie częściej teleporty, ghosty, ignite'y o 10%. No, flash jest co 5 minut, więc praktycznie ile to będzie? Nie chcę mi się trochę liczyć. 5 minut. A kalkulatora nie mogę odpalić, bo mi ten. Ale no, 10% to nie będę tłumaczył. Ale tak. To daje 1 punkt regeneracji zdrowia co 5 sekund za każde 300 punktów maksymalnej many. Czyli na Ryza jest fajny, bo on ma tej many dużo i zawsze jakąś regenerację zdobędzie. Wydłuża czas działania mikstur i eliksirów o 10%. I uwaga, to nie działa tylko na potiony. Ale też na eliksiry, czyli te kupywane, co na przykład jak je użyjecie, to jesteście więksi, te nowe miksturki. 10% dłużej działają. Fajna opcja. Właśnie dlatego czasami się coś chwila, zabiorę parę punktów. Na przykład na ten, na... Dobra, dobrze jest. Na przykład na tego, na midlanera czasami się tak bierze. Tym bardziej jak nie wiecie, czy blue dostaniecie. Bo na solo queue czasami nie dają. Więc fajnie wziąć to i macie ciasteczka w ogóle jeszcze. To mikstury zdrowe zostają ulepszone, no i zamieniają się w te ciastka. I po prostu dają wam 20 punktów zdrowia, 10 punktów many natychmiast po zjedzeniu, więc wychodzi na to, że no potion jest bardziej użyteczny. Ale tylko leczenia potiony, te czerwone, nie do many. Tutaj kradzież życia i wampiryzm zaklęć, 3% więcej. Fajna, ciekawa opcja. No i teraz mówiłem, jak wam blue nie daje, więc dojdziemy to. Zwiększa czas działania efektów wywołanych przez kaplice, relikty, zadania i neutralne stwory o 20%, czyli macie chwila, czyli macie dłużej blue, dłużej reda, dłużej na przykład jakieś buffy z dżungli, wszystko co możecie dostać po prostu wydłuża się, te takie, no tak jak pisze, no inaczej tego nie wytłumaczę. Tutaj mamy do maksymalnie 1,5 sztuki złota na 10 sekund, więc na supporta fajna opcja. I tutaj jedna sztuka złota plus jeden, gdy sojusznik obok ciebie, czyli w twojej alei, zabije stwora. Nie wy, tylko przeciwnik, więc działa jak moneta, tylko daje trochę mniej.
Tutaj mamy plus 40 sztuk złota na starcie i działa to fajnie, bo daje wam dodatkowego potiona, możecie kupić albo na przykład dwa fardy zamiast jednego, różnie to można wymyśleć. Tutaj mamy, jak ktoś bije w zwarciu, czyli na przykład Kha'Zix, te sprawy, to dodaje 15 sztuk za każdego zabitego bohatera lub asystę, więc wychodzi na to, że taka Leona dostaje więcej na suporcie, więcej złota no, za asystowanie i pomaganie drużynie przy zabijaniu i tak dalej. Więc ciekawa opcja na supporta, a na dystans zostaje 3 sztuki złota za każdym razem, gdy wrogi bohater zostanie zaatakowany. Ten efekt nie działa na tym samym bohaterze więcej niż raz na 5 sekund. Czyli działa jak złodziejka czarów, tylko daje mniej golda i ograniczenie czasowe jest w sumie, a tam się staki dostaje. Tutaj fajne podstawy na Ryza, czyli plus 5% maksymalnej many. Fajna opcja. Fajna opcja, no mówię, na Ryza czy na jakiegoś supporta się może przydać. Bo u Ryza to tam many dużo jest, więc te 5% da dużo, mu jeszcze obrażenia mu zwiększy. Tutaj mamy dostawanie co 10 sekund doświadczenie, gdy przybliża się w pobliżu sojusznika, który ma większy poziom. Też ciekawa opcja, no na supporta bardzo ciekawe opcje. O, zabrakło mi punktów. Tutaj mamy do 5% maksymalnie, jak widać. Skrócenie czasu odnowienia, czyli daje tyle samo co to, ale się spytacie, ale to daje tyle samo co to, a to jest niżej na tym drzewku, bardziej przy szczycie drzewka, o tak powiem. Dlaczego? Bo to daje jeszcze plus 10% skrócenia czasów odnowienia przedmiotów aktywowanych, czyli na przykład Michael, Omen, te sprawy szybciej po prostu się ładują. Dlatego jest tak wyżej. Dobra, ile ci w ogóle myślałem ten myślałem na nasusach, chciałem pobić swój rekord i kupiłem sobie pełny run na cooldown reduction i tak próbowałem, żeby mieć jeszcze 10% z masterek, nie? Znaczy to dałem i to dałem i miałem tam chyba na start 25 czy 30% skrócenia czasu odnowienia, więc ładnie, ale nie udawało mi się zawsze, bo zawsze kontrę trafiałem, ale w końcu pobiję ten rekord. I teraz to, plus 5% prędkości ruchu, gdy twoja postać nie uczestniczy w walce, czyli podobnie jak mobilitki, jak nie biją was, szybciej chodzicie. No udera też ciekawa opcja. No i lecimy tutaj. Parę masterek. O właśnie, bo tutaj coś zmieniłem. Tak zmieniłem. Chwila. Bo ja tutaj bardziej czemu ja tu punkta zabrałem? Żeby zmienić na jakieś podstawowe. Dziewięć. Chwila, przepraszam, powinienem to ogarnąć przed, ale ten, tutaj mamy na przykład na AD, które używają many i są manożerne, no to jak widać tutaj wysy spauzujecie i ten i tak dalej, bo nie będę opowiadał jeszcze raz co to robi, ale jak widać tutaj mamy AP z maną, które są manożerne, jakieś podstawowe, no tutaj mamy AD bez many, czyli ci co many nie potrzebują. I no, jakiś podstawowy. Oczywiście można te dwa punkty zamienić na to. Czemu by nie? Tutaj mamy AP, które nie potrzebują many. Czyli analogicznie, tutaj mamy na supporta, które ułożyłem. Tutaj, no, sądzę, że to jest najpotrzebniejsze to, co wziąłem na supporta. Ewentualnie można trochę zabrać z tego, jak gracie taką Janą czy czymś i tak jest papierowe albo nami i coś pogombinować więcej w utility, ale mi się wydaje, że to jest fajna opcja, to wszystko co wziąłem. Tutaj mamy tank AP, czyli wziąłem CDR-a, trochę szybsi są, no i resztę poszedłem w defensa. Oczywiście jak macie przeciwnika na lane, który bije magicznie, to można zamienić te cztery punkty na te cztery punkty, ale to każdy powinien wpaść. Tutaj mamy na Ryza, czyli daje w utility aż dochodzę dotąd. To dałem, bo w sumie nie widziałem ciekawszej opcji rozdania tych dwóch punktów, a tu doszedłem tylko do tego, żeby dało mi
to i moim zdaniem te masterki na Ryza są dobre. Tutaj mam na Rengarka, ale dużo tą postacią nie grałem, więc nie będę wam tłumaczył. No, tu mam na Kazika, które się już w poradniku na Kaziku pojawiły. Oczywiście jak gra w dżungli, a nie na lejnie, to można te 3 punkty na te 3 punkty zamienić i tak dalej. Tutaj mam na Blitza, które używam. Tutaj mam na Lee Sina takiego tankowego. Tutaj mam Vlada na topie, czyli jak widać defensa, bo top laner powinien być tankowy, więc bardziej na nim życie buduje i coś takiego jak Spirit Visage, któremu się przyda. Tutaj mamy Lee Sina pod obrażenia masterki. Tutaj mamy Azir Testa. Ja już Azira nie mam, bo mi zabrał Rito. Tutaj mamy ofensywne na Udyra. Jak widać właśnie movement speed, takie podstawowe rzeczy, żeby więcej buffy mieć i tak dalej. Tutaj mamy na Udyra pod utility, tak jak mówiłem, bo fajnie działa. 10% na stat mu cooldown reduction ten. I to fajnie działa, bo tak większa presja na mapie, ciasteczka, jeden dodatkowy pot, czyli z 3 potami walczycie, jakiś gold i tak dalej. Ale nie będę tłumaczył jeszcze tego, tutaj mam na Nidalkę coś tam i to wziąłem, to chyba wyjątkowo, mogłem to na to też można zamienić, ale wziąłem jak wziąłem. Tutaj mamy pod Nasusa, tak jak mówiłem, defensa i to, i to, i to, reszta ten. No, w defensa. I jak widzicie, tego nie biorę, bo mi się to za niepotrzebne uważam to. No, a to jest na Vi jakiś podstawowy, bo Vi też gram trochę w dżungli. A tu mam właśnie taką luźną stronę do ustawiania sobie na bieżąco pod postać jakąś aktualnie. Albo do poradników. I to chyba byłoby na tyle. W tym poradniku mam nadzieję, że coś wam wytłumaczyłem. Trwa to 26 minut, ola boga. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem, co robi każda masterka. Pokazałem coś, coś pomogłem. Powodzenia na solo queue. I do widzenia.